Wersow, czyli Weronika Sowa znów majstrowała twarze? Podobnie do Dody. Influencerom zdarza się gubić wizerunkowo, o co trudno mieć do nich pretensje. Bo rzeczywiście nie jest łatwo odnaleźć się w natłoku nowych multitrendów, zwłaszcza jeśli opiera się swoją wartość na wyglądzie. Weronika Sowa, dziewczyna jednego z najbardziej wpływowych polskich youtuberów. Karola Fridza Wiśniewskiego, dysponującego 3,5 milionów obserwujących na Instagramie. Życiowa droga zaprowadziła do gabinetów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Wprawdzie na ten sam pomysł wpadły tysiące influencerek na całym świecie i codziennie wpadają dziesiątki nowych. Ale na ich szczęście popyt w postaci internautów żądnych widoku powiększonych biustów i nadmuchanych usta, nadal przewyższa podaż. Wersow, odkąd powiększyła piersi, depcze swojemu chłopakowi po piętach jeśli chodzi o liczby obserwujących na Instagramie. Ma już tylko o 500 000 mniej. Oczywiście, biust nie jest jedyną częścią ciała, z którą Wersow wiąże nadzieję na rozwój kariery. Do niedawna wydawało się, że ma spore oczekiwania wobec swoich powiększonych ust. Jednak, jak wyznała, musiała je rozpuścić. Jak ujawniła przed kilkoma miesiącami w rozmowie z Pudelkiem. Moja przygoda z powiększaniem ust trwała 3 lata. Teraz temat medycyny estetycznej poszedł tak daleko, że to już jest naturalne. To nie jest nic złego. Mam problem z migracją kwasu hialuronowego. To nie jest ładne i estetyczne. Usta sobie rozpuściłam, na razie będą tak wyglądać. Migracja kwasu hialuronowego najczęściej wynika z niewłaściwego sposobu iniekcji. Może więc wystarczyłoby zmienić gabinet? Niewykluczone, że Wersow też doszła do takiego wniosku. Bo na najnowszych zdjęciach, jakie zamieściła z okazji prezentacji świątecznego makijażu, nie widać, by jej usta zmalały, wręcz przeciwnie. Do tego, jak podejrzewają internauci, mogło się coś wydarzyć w obrębie nosa. Nie zabrakło też opinii, że Wersow ciut za bardzo upodabnia się do Dody, co, zważywszy różnicy wieku, jest dużo większym komplementem dla tej drugiej. Pod nagraniem zamieszczonym przez Weronikę pojawiły się komentarze. Kobieto, co ty z sobą zrobiłaś? Wyglądasz, jak dobrze zrobiona czterdziestka, mając tyle kasy. Co ty, to widać jak można sobie samemu zaszkodzić. Niby ładnie, ale to wszystko jednak daje odwrotny efekt do zamierzonego. Look zbyt stary dla młodej dziewczyny. Dla pani po 40 mógłby się sprawdzić, ale nie dla takiej jak ty. Moim zdaniem potrzebny tutaj dziewczęcy look, który nie dodaje lat. Myślałam, że to doda.